Witajcie na kanale Pisologii. Ja mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś opowiem Wam trochę o wykazie ras psów uznawanych za agresywne. Na początku chciałam zaznaczyć, że zachowania agresywne są zupełnie naturalne dla każdego psa. Warczenie, jeżenie sierści, pokazywanie zębów, kłapanie zębami to są wszystko sygnały, którymi psy komunikują się nawzajem. Agresja obok takich zachowań jak ucieczka, flirt, omdlewanie czy zastyganie w bezruchu jest też jedną z pięciu strategii przetrwania u psów. Jest to więc zachowanie, które pomaga psu przetrwać trudne sytuacje, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu. Niektórzy do zachowań agresywnych zaliczają także zachowania łowieckie, no bo podczas polowania pies goni swoją ofiarę, rozszarpuje ją, zagryza, no i na końcu zjada. Tak więc w takim kontekście zachowania agresywne pomagają psu po prostu zdobyć jedzenie i dzięki temu psy mogły przeżyć przez wiele tysięcy lat. Można więc powiedzieć, że każdy pies bez względu na swoją rasę, wielkość czy płeć jest zwierzęciem z natury agresywnym. Natomiast to, czy pies w danej sytuacji zaprezentuje zachowanie agresywne, to już jest zupełnie inna historia i to zależy od bardzo wielu różnych czynników, o których opowiem Wam nieco później. Najpierw jednak warto zastanowić się, czy są w ogóle jakieś rasy psów, które są szczególnie agresywne i które są szczególnie niebezpieczne dla ludzi. Niestety w Polsce nikt nie prowadzi takich ogólnopolskich, rzetelnych statystyk pogryzień czy różnych wypadków związanych właśnie z psami. Tak więc nie wiemy tak naprawdę, jak duża jest to skala problemu. Jedyne w miarę aktualne statystyki zostały opublikowane w 2012 roku i dotyczą powiatu pruszkowskiego. Dowiadujemy się z nich, że od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2012 roku w powiecie pruszkowskim głównymi sprawcami pogryzień były mieszańce. Na drugim miejscu uplasowały się owczarki niemieckie, a na trzecim jamniki. Tego typu statystyki nie pokazują niestety, jak licznie poszczególne rasy psów czy też mieszańce były reprezentowane, dlatego nie można z nich wyciągnąć wniosków odnośnie tego, czy jedna rasa jest bardziej skora do zachowań agresywnych niż druga. Szacuje się, że ilość pogryzień przez psy jest stosunkowo niewielka i ryzyko śmierci w wyniku porażenia piorunem jest większe niż ryzyko śmierci w wyniku pogryzienia przez psa. Nadal jednak wiele osób panicznie boi się psów i ten strach jest dodatkowo podsycany niestety przez media, które wyłapują niemal każdy przypadek pogryzienia przez psa i informują o nim społeczeństwo, dodatkowo dodając jakiś chwytliwy tytuł, na przykład pies morderca znowu zabił dziecko, do tego wrzucają jakieś zdjęcie z psem, który ma cały zakrwawiony pysk. Oczywiście wszystko po to, żeby taki artykuł lepiej się klikał. Natomiast w społeczeństwie budzi to takie mylne przekonanie, że tego typu przypadki są dużo bardziej powszechne niż są w rzeczywistości. Wiele państw, chcąc zmniejszyć liczbę pogryzień przez psy oraz wyeliminować nielegalne walki psów, stworzyło specjalne prawa. I tak w Polsce pierwszym aktem prawnym, w którym opublikowano wykaz ras psów uznawanych za agresywne, było rozporządzenie z 15 grudnia 1998 roku. W wykazie ujęto 11 ras psów uznawanych za agresywne. Następnie przepis ten został zastąpiony przez rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku, przy czym wykaz ras uznawanych za niebezpieczne nie uległ tutaj zmianie. W obydwu rozporządzeniach znajdziemy następujące rasy psów uznawane za agresywne. Są to amerykański pitbull terrier, pies z Majorki, bulldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski, tosa inu, rottweiler, akbasz dog, anatolian karabasz, moskiewski stróżujący oraz owczarek kaukaski.
Zgodnie z ustawą z 1997 roku, każdy, kto chce hodować albo posiadać psa rasy uznawanej za agresywną, musi posiadać stosowne zezwolenie i można je uzyskać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Do wniosku o takie zaświadczenie należy dołączyć kopię rodowodu albo metryki psa, kopię testów psychicznych psa oraz kopię szkoleń, które pies ukończył. Zezwolenie na posiadanie takiego psa może być cofnięte, jeżeli jest on utrzymywany w warunkach, które zagrażają innym ludziom lub zwierzętom. Posiadanie lub hodowla psów ras uznawanych w Polsce za agresywne bez stosownego zezwolenia jest w polskim prawie wykroczeniem, które podlega karze grzywny, a w niektórych przypadkach nawet karze aresztu. Sąd może też zarządzić w takim przypadku przepadek zwierzęcia, czyli po prostu pies może być od właściciela odebrany. Wybierając się na wakacje z psem rasy uznawanej za niebezpieczną, możecie też napotkać dodatkowe trudności. Niektóre kraje po prostu nie wpuszczają na swoje terytorium tego typu psów, inne wymagają specjalnych zezwoleń lub zaświadczeń. W każdym kraju też ta lista ras psów uznawanych za niebezpieczne jest nieco inna, dlatego też zanim wybierzecie się na wakacje ze swoim pupilem, warto jest to dokładnie sprawdzić. Wracając jednak do Polski, warto się zastanowić, czy prawo, które obecnie obowiązuje, jest rzeczywiście skuteczne i czy mamy mniej pogryzień niż było wcześniej, a może jest ich więcej. No niestety, ponieważ nikt nie prowadzi rzetelnych statystyk w tym temacie, no to nikt tak naprawdę nie wie, czy to prawo jest skuteczne i czy ilość pogryzień się zmniejsza, czy zostaje na tym samym poziomie, a może nawet rośnie. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne od samego początku swojego istnienia budzi liczne kontrowersje. Przede wszystkim nie uwzględniono w nim mieszańców różnych ras oraz kundelków, które jak wiemy również są sprawcami pogryzień. Wykaz ten natomiast uwzględnia rasy, które w Polsce w ogóle nie są uznawane, takie jak na przykład amerykański pitbull terrier, bulldog amerykański czy moskiewski stróżujący. Te trzy rasy psów, które znajdują się w wykazie ras psów uznawanych za agresywne w Polsce, nie jest uznawany przez Międzynarodową Federację Kynologiczną FCI, pod którą podlega nasz rodzimy Związek Kynologiczny w Polsce. Ciężko więc stwierdzić, który osobnik należy do tej rasy, a który nie i opiekun którego psa powinien starać się o stosowne zezwolenie, a który nie musi takiego zezwolenia posiadać. Praktyka pokazuje też, że zdobycie takiego zezwolenia jest czystą formalnością i nikt tak naprawdę nie sprawdza, w jakich warunkach trzymany jest pies, czy jest odpowiednio traktowany, czy jest szkolony itd. Jeżeli komuś nie uda się zdobyć zezwolenia w jego mieście, to może próbować zarejestrować psa w innym mieście albo też poprosić jakiegoś członka rodziny o to, żeby złożył stosowny wniosek. Wiemy też, że zachowania agresywne są cechą osobniczą, a nie cechą jakiejś konkretnej rasy. Tak więc tworzenie jakichś list czy wykazów ras psów agresywnych nie ma po prostu większego sensu. Mity związane z tym, że jakieś rasy psów posiadają w sobie gen mordercy albo stereotypy związane z tym, że czarne psy albo psy z czarnym podniebieniem są bardziej agresywne od innych psów, jest niezwykle krzywdzące, nie tylko dla tych psów, ale też dla ich opiekunów. Bardzo wiele psów w typie ras bulowatych albo też właśnie psów czarnych czy z czarnym podniebieniem latami czeka w schronisku i nie może doczekać się na kochający dom tylko i wyłącznie ze względu na szerzenie właśnie tego typu stereotypów. Tak jak mówiłam na samym początku, każdy pies bez względu na rasę będzie prezentował w pewnych okolicznościach zachowania agresywne i tylko od nas zależy, czy doprowadzimy psa do takiej sytuacji, czy też nie. Do głównych przyczyn agresji można zaliczyć niewłaściwą socjalizację szczeniaka, złe traktowanie psa, nieprawidłowe szkolenie psa, złe wychowanie czy traumatyczne przeżycia z przeszłości. Jeżeli pies wykazuje zachowania agresywne bez wyraźnego powodu, to może też się zdarzyć, że cierpi na jakieś schorzenia związane z bólem albo na jakieś choroby neurologiczne, które właśnie potęgują takie zachowania agresywne. Trzeba więc pamiętać, że ta agresja nie bierze się znikąd. Zawsze jest jakaś jej przyczyna i odpowiedzialni za zachowanie naszego psa jesteśmy tak naprawdę my. Niestety nadal wiele osób boi się wziąć odpowiedzialność za zachowanie swojego psa, a to my tak naprawdę jesteśmy za to zachowanie.
zachowanie odpowiedzialni. To my szkolimy nasze psy, socjalizujemy, traktujemy w dobry lub zły sposób i to od nas zależy, czy pies pogryzie kogoś, czy też nie. Jeżeli mamy psa, który przejawia zachowania agresywne, możemy chodzić z nim na smyczy, możemy z nim chodzić w kagańcu, jest mnóstwo różnych rozwiązań, żeby taki pies był bezpieczny dla otoczenia. Warto też oczywiście w takim przypadku skorzystać z pomocy doświadczonego behawiorysty, który poobserwuje zachowanie psa, określi przyczyny agresji i krok po kroku będzie pokazywał nam, jak z takim psem pracować, żeby te zachowania agresywne po prostu się nie pojawiały. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka spojrzycie nieco innym okiem na wykaz ras psów uznawanych w Polsce za agresywne. Mam też nadzieję, że mity związane z psami bulowatymi, czarnymi czy tymi z czarnym podniebieniem po prostu raz na zawsze przestaną istnieć i że zaczniemy edukować się w kwestii wychowania i szkolenia naszych psów i w końcu weźmiemy pełną odpowiedzialność za ich zachowanie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Zajrzyjcie też na blog Piesologii i do zobaczenia!